Cześć wszystkim, środa i podejmijmy sobie temat, jak wyczyścić zawór EGR. To było, 3 miliony osób to obejrzało, ale czy zaślepiać zawór EGR, a jeżeli zaślepiać, to jak to się teraz robi i czy jest to dobre dla naszego silnika, więc dzisiejszy odcinek rozbijemy na bardzo wiele składników i niechaj to będzie takim merytorycznym mięsem dla Was, takim stekiem, antrykotem. O, albo rozbefem lub polędwicą. Generalizując, zawór EGR, czyli zawór recyrkulacji spalin, exhaust, gas recirculation, powstał w latach 70. i po to o tym mówię, żebyście zrozumieli zasady działania tego jakże prostego urządzenia. Jest to zawór, który jest jakby takim troszeczkę połączeniem między układem wydechowym a układem dolotowym. Jego bardzo prostym zadaniem jest wpuszczanie części spalin z powrotem do silnika w celu zmniejszenia ilości tlenu, obniżenia temperatury, no i jakby likwidowania tych szkodliwych cząsteczek NOx. I oczywiście to działa. To obniża emisyjność naszych silników o zapłonie iskrowym, samoczynnym, bo i w benzynie, i w dieslu EGR występuje. Natomiast po latach okazuje się, że zaniedbany albo źle zaprojektowany układ powoduje też pewnego rodzaju problemy. Zła praca tego zaworu może powodować różnego rodzaju perturbacje w silniku i część z osób decyduje się na zaślepienie. Dlaczego? No, skoro część spalin jest wpuszczana z powrotem do silnika, zatem możemy podejrzewać, że droga, którą jest pokonywane, czyli przez kolektor i tak dalej, powoduje większe zanagarowanie części zaworów od góry, tak, czy jakichś innych elementów w naszej głowicy. I tutaj macie rację. Natomiast ta sytuacja powstaje z dwóch powodów. Pierwszym powodem jest to, kiedy nasza jednostka, w przypadku diesla w większości przypadków będę to omawiał, kiedy nasza jednostka nie do końca poprawnie funkcjonuje. Załóżmy, że turbo doładowanie, bardzo ważny element całego układu przez intercooler, powietrze schładzane trafia do silnika, jest nieszczelny. Co się dzieje? No, zaczyna nie zgadzać się ilość paliwa per ilość powietrza i na przykład zaczyna nam samochód dymić, czego nie widzimy, bo mamy DPF-a, katalizator i tak dalej. Ta sadza, która idzie przez kolektor wydechowy, to kopcenie, no też po części trafia do naszego silnika. Albo mamy wady konstrukcyjne typu 1.6 HDI, gdzie po prostu ściągasz kolektor dolotowy, a tam w środku jest gnój. Więc weźmy się do pracy. Pracujemy dzisiaj na 2,5-litrowej jednostce sześciocylindrowej, już tak naprawdę archaicznej, produkowanej do 2000, nie pamiętam którego roku, ale nie jest to TDS. To jest tak zwana biedniejsza wersja 3-litrowego diesla, czyli tego już legendarnego z BMW, nie TDS-owego. Teraz na tym aucie zrobimy dzisiaj czyszczenie EGR-u. Nie jest to tutorial taki typowy, bo Ty musisz sobie określić po pierwsze, gdzie masz ten EGR, w którym miejscu, jaka jest jego dostępność, jak on działa, czy on jest typowo stricte mechaniczny, odciągany pod ciśnieniem, jak on jest sterowany, bo im nowszy samochód, tym ten proces będzie trudniejszy. I teraz zaślepianie EGR-u. Czy jestem zwolennikiem? Absolutnie nie. Ale jeżeli już to robisz, to musisz wiedzieć, jak to zrobić poprawnie. Tak? Bo to, że ty zaślepisz go fizycznie, w większości nowych jednostek benzynowych diesla spowoduje tylko szereg błędów na desce rozdzielczej, dlatego że nie będzie odbywał się proces zadany w naszym sterowniku, więc tak naprawdę trzeba by ten EGR jeszcze wykodować. Ale też jest bardzo dużo minusów, więc o nich opowiadajmy. Dobra, u Stanisława ściągamy najpierw wszystkie plastiki. Tu mamy przykład już bardzo rzadkich EGR-ów, więc tu mamy kolektor dolotowy, tu mamy po drodze zawór EGR. Jeżeli on będzie bardzo, bardzo mocno zawalony, nie wiem, no po prostu nikt tego nie rozbierał, to też te całe przepływy tutaj nie będą odbywały się w taki sposób, jak powinny. A tu mamy dojście spalin, gdzieś tam z kolektora wydechowego. No i tutaj mamy po tej stronie sterowanie. Tutaj Stasiu sobie zobacz swój zaworek. O. Tu mamy sterowanie, czyli odciąga nam się i właśnie elektronicznie, poniekąd elektroniczno-mechanicznie reguluje nam się ta ilość dostarczana tych spalin. Ona też w krytycznych sytuacjach dla silnika, kiedy but jest otwarty w pełni, też te zawory są zamknięte, no bo jakby musi być wydajność tego silnika. On gdzieś pracuje po środku wartości swoich pracy, żeby było najoptymalniej. Dobra, czyli potrzebujemy zdjąć tą obejmę. Raz, dwa, trzy. I tutaj na dole cztery śrubki i zobaczymy, co u Stanisława żyło w EGR-ze. Słuchajcie, to
to nie jest tragedia. Zaraz wezmę śrubokręt płaski. Tragedia to by była, jakby ten prześwit się zmniejszył do zera. Chodźcie na stół. Ale tu nie widać. Zobaczcie, to nie jest jakieś. O, to nie jest dużo. Czy to będzie właściciel po zabiegu czyszczenia odczuwał różnicę? Myślę, że nie. Chociaż może jakaś tam mała będzie. Dobra, słuchajcie, czyszczenie. Czyszczenie zaworu polega na tym, aby go jakąś chemią, najlepiej właśnie takich nagarów i innych, odgruzować, żeby on wyglądał, no zaraz zobaczycie jak, zaślepianie. No i tu jest kilka różnych szkół. Trzeba zaślepić tą drogę. Dzisiaj na Allegro tak naprawdę mamy możliwość kupienia wszelkiego rodzaju zaślepek i tak dalej. W takich starych silnikach nie będzie miało to większego wpływu na funkcjonowanie jednostki. Tu się błędy nie pokażą, dlatego że on sobie dalej będzie myślał, że steruje tym zaworkiem. Natomiast moralnie, czy nam to coś da, czy nam to coś zmniejszy, czy to odczujecie i czy to jest warte? No ja osobiście wolałbym czyścić ten zawór co jakiś czas inspekcyjnie, a przede wszystkim wtedy będę widział, czy poprawnie działa mój układ wtryskowy, niż go zaślepiać. No jakby to jest chyba takie główne clue. Tylko też pamiętajcie, że jak już jest nowszy z elektroniką, bardziej skomplikowany, to a, wyjąć go będzie ciężej, b, dostać się do wszystkiego jeszcze gorzej, c, trzeba będzie wyprogramować go ze sterownika, więc ten koszt już będzie dużo wyższy niżeli. Uważamy tak naprawdę na to miejsce w przypadku sterowania pod siłami, żeby tu nam się nic nie dostało, czyli tu możemy sobie zakleić taśmą. No i co? Czyśćmy go po prostu. Jakąś tutaj, o, koło Błażeja usiądę, bo Błażej ma takie stanowisko do czyszczenia, wiecie, żeby wymienić rozrząd, to jest mikra, czy mi się wydaje? Note. W Note'cie producent przewiduje, od razu wyjmij silnik. No i tak też zrobił. Słuchajcie, różnego rodzaju chemie mamy dedykowane, zobaczcie, do czyszczenia EGR-ów. Błażej tutaj praktykuje, mówi, jeszcze dał mi do czyszczenia DPF-ów, więc zobaczymy, jak to sobie poradzi z tymi nagarami. Słuchajcie, nie będziemy puszczać wam 20 minut grzebania pędzlem w czarnej dziurze, więc pozwolicie, że jak już będę ku końcowi, to... O, widzicie, Staś, jakie smaczne było? Niam. Jak będę ku końcowi, to się odezwę szybciej. Słuchajcie, dalej ten sam zawór po półgodzinnych zabiegach. Czyli da się odeżreć to i odczyścić. Ta część nieruszana, no bo bez sensu, na to pacjent nie przyjechał. Czy to coś wyraźnie jest tej słowo widać? Nie wiem, zaraz zamontujemy, raczej jego dupohamownia powie nam to za parę dni dopiero. Natomiast w tym momencie trzeba się zastanowić nad tym, co ile czyścić. To wszystko zależy od tego, jaki masz silnik, czy masz źle zaprojektowany, czy to jakiś tam HDI, czy normalny, jakiś 1.9 TDI, 2.0 TDI. Jaki masz dostęp do tego, to wszystko trzeba określić, bo im auto młodsze, powyżej 2010 roku, tym będzie bardziej to skomplikowane. Jeżeli pytacie się mnie, no to zaślepianie, ja nie jestem zwolennikiem, nie? Chyba, że naprawdę jest to upierdliwy, uciążliwy model, który posiada właśnie taki, a nie inny problem, że notorycznie to występuje. Natomiast zaglądanie tam jak najbardziej, to będzie nam pokazywać w rzeczywistości, co się dzieje z naszym układem wtryskowym. Warto rozważyć jeszcze jedną rzecz, bo mówimy o plusach, a powiedzmy o minusach. Wydaje mi się, że minusem może być zaślepienia EGR-u. Jedna bardzo ważna rzecz i mnie naprostujcie. Jeżeli ta część spalin, procentowo nie chcę jej określać, czy to jest 20-30%, jest skierowana z powrotem do komory spalania, no zatem nie dostaje się do układu ta część, która wychodzi. Nie idzie układem wydechowym przez DPF-a, katalizator i tak dalej. Czy w jakimś stopniu w nowych jednostkach wyposażonych w filtry cząstek stałych nie spowodujemy przypadkiem częstszego wypalania, większego zużycia tego filtra? No tak na logikę, nie? Też trzeba wziąć pod uwagę. Ja wiem, że zaraz możecie mi powiedzieć, że cut off, DPF off i wszystko off, ale pamiętajcie, że ten wyścig zbrojeń troszeczkę się zmienił, bo dzisiaj diagności coraz to niechętniej przymykają oczy na pewne rzeczy, a te rzeczy mają sprawdzać, więc... To tak to wygląda. Tak to wygląda od kuchni. Oczywiście to wasza decyzja indywidualna. No tutaj patrzymy
to jeszcze rureczkę można było do gieru wyczyścić, dużo można było zrobić rzeczy. Ale jeżeli chcecie tego typu odcinki, w których coś zrobimy i coś omówimy, to dajcie znać, bo to dla mnie fajne rozważenie jest, nie? Czy zaślepiać, czy nie zaślepiać? No, jakby wujo, no zaślepiać, czy nie zaślepiać? No, to jest cholernie ciężkie do powiedzenia w dzisiejszych czasach. No ma to swoje plusy i minusy. Dokładnie. Więc no tak to nie do końca jest zawsze łatwo odpowiedzieć, bo wiecie, fora dalej internetowe gdzieś tam wiodą prym, jak szukasz przyczyn, objawów, to weź to zaślep, weź to, nie miej problemu. Jasne, ale to dalej zależy od pojazdu, czy jest to 20-letni wehikuł, czy 10-letni wehikuł, czy będzie miało to wpływ na pracę sterownika i innych podzespołów i będzie ci sypać błędami, czy jest to opłacalne dla ciebie, czy nie spowoduje zabicia bardziej katalizatora, DPF-a i tak dalej. No jak nie masz DPF-a i katalizatora, no to nie masz problemu, nie? To możesz sobie zaślepić, ale to coś tam troszkę zawsze trzeba wypośrodkować w tej mechanice pojazdowej i w tym eksplorowaniu, używaniu samochodu. I tyle. Ja wam nie dam tutaj jednoznacznej odpowiedzi na to, czy warto. Jak? No pokazałem. Zawsze się to robi od strony tej tutaj, gdzie dochodzą spaliny. Mówię, są adaptery, są różne przejściówki. W tą stronę bym szedł. Jeżeli ma być blacha docięta, to nie jest puszki od piwa. To niech to będzie blacha minimum dwójka. Jedynka, dwójka. I wtedy nie otwór tutaj, tylko tu gdzieś jakoś tak na styku to zrobić, żeby, no, wiecie, nie dostawały nam się tu po prostu spaliny, nie? To musicie jakąś nasadkę zrobić, dopasować, jakąś taką uszczelkę z tego zrobić nieprzenikalną, nie? I tyle. Co mogę wam jeszcze powiedzieć? Słuchajcie, a propos mechaniki, no to link w opisie macie do sklepu Fixero, w którym to w atrakcyjnych cenach co miesiąc mamy różnego rodzaju produkcje mechaniczne, w których do każdego odcinka z mechaniką, czy ustawiania zaworów, czy wymieniania płynu hamulcowego, odpowiednie produkty dla was przygotowujemy w odpowiedniej cenie, czyli taka mechanika pojazdowa, strefa promocji dla was trwa i zrobiliśmy to dla was. Niedługo się chemie też tam pojawią garażowe, to też myślę będzie bardzo fajna rzecz, więc monitorujcie, po prostu wejdźcie w ten link, zobaczcie, co wam tam się podoba, co nie. Też artykuły są moje, czyli mamy pisane wersje niektórych filmów. Co byście chcieli na takiej stronie, na takim sklepie zobaczyć? Czego wam tam po prostu brakuje? Dajcie mi znać w komentarzu, no bo ja bez was nie jestem w stanie zrobić nic fajnego, bo robię to dla was. Robimy to dla was. Pomaga mechanika? Kciuk w górę. Coś wyniosłeś z tego odcinka? Kciuk w górę. Jesteś nowym widzem? Albo stałym, ale nie subskrybujesz? Zasubskrybuj. I kliknij dzwoneczek obok, to będziesz na bieżąco miał powiadomienia. Czy nadal będę to robił? Tak, na razie będziemy robić. Może już nie co środę, ale co drugą środę, bo ja tempo mogę utrzymać, ale to nie ma sensu, bo jest zainteresowanie tym małe. Ale myślę, że ten temat był ciekawy. No, zatem co? Uciekam, trzymajcie się. No i to tyle w dzisiejszym odcinku. Cześć!